Cześć, witam was wszystkich. Tym razem film z zupełnie innej lokalizacji, z gorącej Chorwacji. Dzisiejszy film jest takim typowym wideologiem, trochę innym. Otóż chciałbym poruszyć jeden temat, a to temat odpowiedzialności instruktorskiej. Może z powodu tego filmu ktoś przemyśli pewne kwestie, może wywiąże się jakaś dyskusja. Nie wiem, czy zastanawialiście się, jaka jest granica tak naprawdę tej odpowiedzialności instruktorskiej. Kiedy to jest cały czas zabawa, a kiedy to już jest szkolenie paralotniowe. Ja myślę, że wielu pilotów może mieć z tym problem. A szczególnie piloci, którzy posiadają już uprawnienia, papiery i tak dalej, świadectwo kwalifikacji pilota bądź jakieś inne papiery. No i takim typowym przykładem może być na przykład oczywiście trening bezpieczeństwa, tak? Macie już papiery, jedziecie na trening bezpieczeństwa i co? I to zastanawialiście się nad tym i co? Tak wszystko robicie na własną odpowiedzialność, czy po prostu jak jedziecie na trening bezpieczeństwa, to płacicie instruktorowi za to, że jego decyzje są prawidłowe i bezpiecznie was poprowadzi przez wszystkie figury, ma was cały czas na radiu, nawiguje was do figur i tak dalej. Więc co, ponosi pełną odpowiedzialność za to, jak coś pójdzie nie tak i wpadniecie na przykład dynamicznie w wodę i pozłamiecie sobie coś? Nie wiem, czy się po prostu w ten sposób nad tym zastanawialiście, tak? Czy po prostu wszystko bierzecie na siebie? Drugi przykład, jaki mogę dać, to znowu, jak już macie papiery i na przykład jedziecie na doszkolenie, nie wiem, na wycieczkę, która jest wycieczką, ale jest również i szkoleniem paralotniowym. I czy tam też jest odpowiedzialność instruktorska, kiedy już macie papiery? Czyli, nie wiem, umawiacie się ze szkołą, z instruktorem, że bezpiecznie was poprowadzi, kręcąc te kominy termiczne, że będzie was obserwował, kiedy jesteście w powietrzu, że jeżeli zrobicie jakiś błąd, to odezwie się na radiu i powie wam, co w danym momencie zrobić. Jeżeli dojdzie do jakiegoś zagrożenia w powietrzu, to powie wam, że macie rzucić tą paczkę, a nie zastanawiać się pół godziny następne, co się z tym wszystkim stanie. No i nie wiem, czy się nad tym zastanawialiście, bo moje zdanie na temat jest takie, że odpowiedzialność występuje zawsze instruktorska i nie wiem, czy mam rację, tak? Pytałem się jakichś tam swoich znajomych prawników, oni twierdzą, że odpowiedzialność jest zawsze, wszędzie tam, gdzie nawet słownie szkoła bądź instruktor wam deklaruje, że was czegoś nauczy. W momencie, kiedy wam mówi, że wam czegoś nauczy, to z tego, co ja się dowiedziałem, to jest szkolenie i zresztą, jak się nad tym długo zastanawiałem, no to wydaje mi się, że to jest chyba jednak prawda, że nie ma sensu zakrzywiać, wydaje mi się, rzeczywistości, że jakaś odpowiedzialność istnieje, że w przypadku treningu bezpieczeństwa tam jest łatwo wskazać jakby błędy instruktora, które popełnił, ale na przykład na takim wyjeździe dodatkowym, szkoleniowym, gdzie jest dużo gadania przy ognisku, ale są też również wykłady, nie wiem, jest omówiona trasa, jest nawigacja, są radia popodpinane i tak dalej, to tam też wydaje mi się, że ta odpowiedzialność instruktorska istnieje. Także nie chodzi tutaj w tym filmie o to, żeby za wszelką cenę podjudzać naród i społeczeństwo do tego, żeby dokopali instruktorom, jeżeli coś pójdzie nie tak, bo nie o to w tym chodzi, tylko chodzi o to, żeby spojrzeć na to też z innej strony, że w momencie, kiedy mamy te papiery już paralotniowe, tak, uprawnienia, jedziemy z kimś, to żebyśmy wymagali też czegoś od tych instruktorów, od tych szkół, bo tylko w ten sposób podniesie się też jakby poziom wszystkich tych doszkoleń, seminariów przelotowych, ja nie wiem, wycieczek za termiką i tak dalej. Także nie chodzi o to, żeby podjudzać naród, żeby dokopować instruktorom i sądzić się o wszystko, no bo sąd to jest jakby droga ostateczna, ale wydaje mi się, że w danych przypadkach no można dochodzić w jakiś sposób swoich racji. Tak, no a trzeci temat jest taki, że no zdarza mi się coraz częściej, że jeżeli nawet występują wypadki paralotniowe i ktoś posiada nagrania z tych filmów, to nie chce mi tego na przykład do analiz udostępniać. I tak się zacząłem zastanawiać nad tym wszystkim, dlaczego?
Dlaczego ktoś nie chce, ja to szanuję oczywiście, tak jak mi ktoś powie: Jaro, słuchaj, nie komentuj tego filmu, ja nie chcę, żebyś to komentował, ale ja się wtedy pytam zawsze dlaczego, tak? I ktoś ostatnio mi powiedział: słuchaj, no nie komentuj tego filmu, bo może być źle odebrany w środowisku, nie wiem, żyję z paralotniarstwa i tak dalej. No tylko że analizując to w głowie jeszcze bardziej wszystko dokładnie, no to tak się nam nigdy nie poprawi po prostu bezpieczeństwo w naszym środowisku paralotniowym. Jeżeli jest jakiś materiał, który warto przeanalizować, którego można wyciągnąć jakieś wnioski i nauczyć się więcej, oczywiście znowu podkreślam, że nie jestem alfą i omegą i że ktoś może po prostu pomóc w jakichś tam analizach technicznych, co było powodem, dlaczego tak się stało i tak dalej, no to powinno się, wydaje mi się, że to zrobić i upublicznić takie materiały, tak? Przecież to pomaga następnym pilotom po prostu w bezpieczeństwu. Thank you.